Jak chcesz, co? Od ciebie zależy. Spróbujmy. Ale nie po polsku, nie po polsku. Nie, po polsku to na fartlek. Dzisiaj na fartlek mamy Adam Kszot. Na hali to wygląda, to ten sezon będzie twój sezon. Złoto medal wygrałeś. Co się stało później? Co się stało? Trudne przygotowania, nowy trener. Zmieniłem szkoleniowca i w sezonie halowym już to były przygotowania z trenerem Królem. Natomiast wszystko to, co się działo później, no, niosło pewne ryzyko, ponieważ zaczynałem się przygotowywać tylko do imprezy głównej, nie do początku sezonu, czyli majowych meetingów, tylko właśnie do Mistrzostw Świata w Moskwie. I ta pierwsza część sezonu była słabiutka. Założeniem było zrobienie minimum, czyli 1 minuta 45 sekund, czyli 40 setnych, zdaje się, to jest dokładnie minimum polskie. Natomiast druga część sezonu, bardzo mocne przygotowania. Obóz w Zakopanem przy użyciu metod hipoksyjnych, gdzie spędzałem praktycznie 15 godzin dziennie na wysokości 3000 metrów, a samo Zakopane jest na wysokości około 900 metrów, więc warunki idealne. Zbudowałem bardzo dobrą formę, ale pojawiły się problemy, kontuzje. Na początku było to zapalenie mięśnia piszczelowego tylnego. Nie mogłem wystartować na Mistrzostwach Polski, a to była część przygotowań. Później skręciłem kostkę i skręcenie kostki było na tyle poważne, że znów nie mogłem 4-5 dni w ogóle trenować. Dwa więzadła naderwane i pęknięta torebka stawowa zupełnie przerwały przygotowania. I w najbardziej trudnym, najbardziej potrzebnym momencie przygotowań byłem bezradny, musiałem odpoczywać, korzystać z fizjoterapii. No i ta forma po prostu uciekła. Tak. To może być, że ten rok nie był twój rok. 2014, tak? Będą Mistrzostwa Świata na halowy, co potem? Tak. To może to dla ciebie i dla Marcina Lewandowskiego to jest taki highlight na nowy roku. To na pewno będzie szansa, a przede wszystkim dla mnie, bo mam zamiar zostać nowym mistrzem halowym świata i w sezonie halowym postaram się prawdopodobnie w Karlsruhe bądź w Düsseldorfie pobić swój własny rekord polski, minuta 44:58 na hali, to jest bardzo, bardzo szybko, ale właśnie takie są plany, żeby zostać mistrzem świata, pobić własny rekord polski z hali na dystansie 800 metrów. Bardzo trudne założenia, ale wszystko jest w zasięgu ręki. Tak. Dzisiaj bieg w Berlinie, jutro masz urodzenie, widziałem. To dzisiaj ostatni start, o jeszcze będą jakiś start? Myślałem o starcie w Brukseli, ale nie udało się uratować w żaden sposób formy tegorocznej. Nie udało się uzyskać w wyniku minuta 44, obojętnie czy to minuta 44:99 czy 01. Tak, tak. Było minuta 45,5 po raz kolejny w tym sezonie, więc no, sezon 2013 uważam za zakończony. Tak. To dzisiaj mało partii dla urodziny. No zobaczymy. Myślę, tak, że przede wszystkim jutro małe party i może spotkanie z promotorem, bo kończę pisać pracę inżynierską i no niedługo będę się bronił. To Adam, dziękuję za interview i wszystko dobrego na nowy roku i do zobaczenia. Vielen Dank. Dzięki.